Cześć, nazywam się Magda Boczarska i strasznie się cieszę, że to właśnie mnie zobaczycie w premierowym odcinku programu CV, gdzie opowiem o swoich rolach, które lubię, kocham, o rolach życia i może o tych, które lubię trochę mniej, ale jest ich mało. Ja mam ogromny sentyment do tego filmu Idealny facet dla mojej dziewczyny, dlatego że po raz pierwszy w swoim życiu dostałam główną rolę w filmie. Rolę napisaną specjalnie dla mnie. Też czułam, że jest to obciążenie i ciężar, ale wtedy jak na moje lata i na mój dorobek była to dla mnie jakaś taka absolutnie wyjątkowa sytuacja. Krótko później dostałam też rolę w Różyczce, o której później, ale ja tę rolę wspominam z takim ogromnym sentymentem, bo musiałam się uczyć Krav Magi, przygotowywałam się do tej roli przez wiele miesięcy i też pamiętam, że bardzo to przeżywałam, więc z takiego czystego ludzko-aktorskiego punktu widzenia mam do tego po prostu ogromny sentyment. I ja jakoś bardzo lubię ten świat komedii Koneckiego i Saramonowicza. To, że moim zdaniem te filmy na bardzo wielu etapach wyprzedzały trochę swoją rzeczywistość i też dostaję takie sygnały, że po latach stają się kultowe. W filmie Idealny facet dla mojej dziewczyny zdaje się, że Andrzej Saramonowicz przewidział Annę Grodzką, którą zagrał prekursorem jej był Krzysztof Globisz. A w filmie Testosteron moja postać, Alicja Piosenkarka, to taka taki trochę zapowiedź Dody, o której jeszcze wtedy nikt nie słyszał, więc tak, trochę takiego śmiesznego proroctwa jest w tych filmach. Ale coś takiego jest w tych filmach, że one się sprawdzają na później, że ludzie do nich wracają. Luna, bardzo dumna, harda, nieprawdopodobnie delikatna, idealistka, feministka. To też była taka dziewczyna z jajami. Mam szczęście do takich bohaterek, ale taka, która lubiła mieć taki idealny stan rzeczy i porządek rzeczy wokół siebie. Po raz pierwszy ja zawsze o tym marzyłam, że do ról się trzeba przygotowywać, trzeba przejść w sobie jakąś taką metamorfozę. Zmieniło się też bardzo moje ciało pod względem, po tych wszystkich treningach i ja byłam jakoś taka strasznie z tego dumna i te wszystkie sceny walki ja to jakoś tak też bardzo przeżywałam, więc to taki pierwszy, taki mój absolutnie pierwszy filmowy raz, to właśnie ten film. Ja pamiętam, że już właściwie zaczynały się zdjęcia do filmu Idealny facet dla mojej dziewczyny i dostałam telefon od Roberta Więckiewicza, który powiedział mi, że szukają, że właściwie on i Andrzej Seweryn są w obsadzie. Ja się z Robertem poznałam najpierw w Teatrze Rozmaitości, później film Ladies, gdzie graliśmy razem też parę, można tak powiedzieć. I powiedział mi, wiesz, kurde, postaraj się, bo tam już aktorki szukają bardzo długo i to jest, mówię ci, taki materiał, że po prostu musisz się postarać przyjeść na a ja wtedy byłam za granicą na wakacjach. Ściągnęli mnie z tych wakacji, poszłam na casting, tam się dowiedziałam, że faktycznie aktorki szukają od roku. Przeczytałam scenariusz jeszcze przed tymi zdjęciami próbnymi i absolutnie wiedziałam, że to jest coś, co ja muszę zagrać, że to jest rola, która jest tak mi spod serca wyjęta i tak mi bliska, że ja to zagram. I tak się rzeczywiście stało. Co ciekawe, syn Jana Kida Wybłońskiego zobaczył mnie w teatrze na scenie w przedstawieniu Merlin, powiedział tacie o tym, że jest taka aktorka. Zaprosili mnie na casting i dwa dni później dostałam informację, że gram i dwa tygodnie później byłam na planie w Kazimierzu Dolnym tych uciekających zdjęć, których akcja działa się latem, więc trzeba je było nakręcić dużo wcześniej niż później zdjęcia jesienno-zimowe, które startowały parę miesięcy później. To zdecydowanie taka, ja mam dwie takie role, Sztuka kochania i Różyczka. Takie role, o których mówi się, że to są takie role życia, które absolutnie miały ogromny wpływ na moje życie. Pierwsza rola z gatunku zapuszczania włosów pod pachami. Śmieję, że mam szczęście do tych historycznych ról, które tego wymagają. Ale to był tak napisany scenariusz i miałam tak nieprawdopodobnych partnerów i tak jakoś wszyscy weszliśmy w tę historię i też po raz pierwszy reżyser tak bardzo mi zaufał. To znaczy mieliśmy wszyscy też wpływ na to, że w którymś momencie mówiliśmy nie, ta postać by się tak nie zachowała albo ja tego nie powiem i absolutnie zostawiał nam decyzję i powiedział, dobrze, to zrób to po swojemu i myślę, że to gdzieś bardzo zaprocentowało, że emocjonalność tego filmu jest taka, a nie inna i że tak bardzo wzięła wszystkich za serce. Ja bardzo kocham tę rolę i uważam, że to jest też niesamowite, że ten film osiągnął tak nieprawdopodobny sukces za granicą, że ta opowieść o tym ludzkim dramacie w trójkącie tak bardzo podziałała na ludzi za granicą i tak bardzo była zrozumiała nawet w takim, a nie w innym kontekście historycznym. Że to tak bardzo ludzi kupiło. No i pierwsza moja taka rola też kostiumowa. Ja bardzo kocham te lata 60. i gdzieś zdjęcia, muzyka tego filmu. Ja mam do tego filmu ogromny sentyment. Zresztą my też dostaliśmy nagrodę rosyjskiego Woga na festiwalu w Moskwie za właśnie artystyczną stronę tego filmu, czyli za zdjęcia, muzykę i kostiumy, charakteryzację za to wszystko. Mam taką śmieszną anegdotę do opowiedzenia, że kręciliśmy scenę ślubu z Andrzejem
Sewerynem przy Pałacu Ślubów przy Morskim Oku. Ja ubrana w tę sukienkę z lat 60., a wcześniej, pamiętam, założyliśmy się z Andrzejem Sewerynem, mieliśmy zakład taki między sobą, który ja wygrałam. No i Andrzej cały czas kursował do Paryża, przywiózł szampana i w takim wąskim gronie mieliśmy się go napić. Mówi, kurde, nie mamy kieliszków, ale nie będziemy szampana pić w plastiku. I mówi, to wiesz co, pójdę tam poprosić, a obok była Mozaika, kawiarnia jeszcze wtedy oryginalna. No i ja poszłam razem z nimi, tak ja w tych kozakach z lat 60., w tej sukience, w eyelinerze na oczach, on stojący i mówi, że chcemy poprosić szampana po prostu. No i tak patrzą na nas i tak, nie wiem, zamieszanie, nie ma ich chwilę. I przychodzi szef sali, ustawia się razem z całą obsługą i trzyma takie, nie wymienię na marki, ale trochę tańszego szampana, przyniósł kieliszki i mówi, że śpiewają 100 lat, że to z gratulacjami na nową drogę życia, a to jeszcze od firmy drugiej szampan. Czyli myśleli, że my naprawdę wzięliśmy ślub w tym Morskim Oku, co nas bardzo jakoś tak setnie ubawiło, bo widać, żywcem wpisaliśmy się w tamtejszy styl jeszcze sprzed remontu, więc to jakoś taka jedna z moich ulubionych anegdot dotyczących różyczki. O, ja mam ogromny sentyment do tego filmu, tak mnie trochę serce ściska i tak mi żal, że on został wypuszczony drugiego dnia świąt, 26 grudnia, gdzie, umówmy się szczerze, nie miał żadnej realnej szansy na dobrą oglądalność. Ale ten film swoje zrobił w moim życiu, jest dla mnie ważny też z powodów osobistych, bo jakąś pokątną tego filmu było to, że gdzieś na którymś z festiwali filmowych poznałam tatę swojego dziecka, więc zawsze się śmieję, że ten film zrobił taką robotę, jaką miał zrobić. Dostałam też nagrodę w Indiach, drugą. Pierwsza była za Różyczkę. I to też zabawne, że ja bardzo żyłam z tą historią, bo Maciek Karpiński, Janki Dawa-Błońskie, czyli scenarzysta Różyczki i reżyser Różyczki. Jak przez całą drogę Różyczki po wszystkich festiwalach międzynarodowych, która trwała z półtora roku po premierze Różyczki, na wszystkie te festiwale jeździłam i ciągle słyszałam o tym, że oni pracują nad nowym scenariuszem i cały czas Jan mi mówił, nie zagrasz, bo jesteś za młoda. 16 lat musi mieć bohaterka. Nie, po prostu nie ma opcji, nie zagrasz. No i ja tam, pamiętam, pytałam ich, o czym jest ten scenariusz, coś tam wtrącałam, swoje 3 grosze. I też wiedziałam, że się odbywają castingi, w którymś momencie dostaję telefon i Janek mówi, nie uwierzysz, nie zrobię tego filmu bez ciebie. I z dziewczyny młodej, 16-latki zrobił starą pannę, więc też jakoś usprawiedliwił w scenariuszu, bo film pierwotnie miał opowiadać o obsesji młodej dziewczyny, trochę starszą kobietą, którą jej ojciec, która jest przetrzymywana u nich w domu, Żydówka, ale zrobił starą pannę, która ma obsesję na punkcie innej kobiety, więc też moim zdaniem jest to nawet w scenariuszu dużo ciekawszy zabieg, w momencie, kiedy to uczucie łączące dwie bohaterki jest dużo bardziej dojrzałe, a nie tylko powodowane młodzieńczym zachwytem. Ale to też taki bardzo, bardzo ważny film w moim życiu i chyba pierwsza taka rola, która wyciągnęła ze mnie taki mrok. Ja byłam też w takim trudnym okresie swojego życia, rozstałam się, skończyłam ważną dla mnie relację, byłam świeżo po wypadku samochodowym i jakoś dużo takiego, nazwijmy to, dark side'u swojego utopiłam w tej roli, więc to też taka pierwsza rola, w której byłam nieatrakcyjna i taka mroczna bohaterka, do której mam olbrzymi sentyment. I też taki pierwsza rola, w której poczułam, że przekroczyłam Rubikon, to znaczy, że znalazłam się po drugiej stronie mocy z takim własnym wyciągnięciem emocji, gdzie trochę mi zajęło, zanim po tej roli doszłam do siebie. Jak trafiłam na casting do tej roli w domu producenta, to tak się śmialiśmy wśród koleżanek, które grzebyły absolutnie wszystkie, bo to prawda, były i 18-latki i koleżanki w wieku po 50, bo oryginalnie początkowo był taki plan, że będą dwie Michaliny, młodsza i starsza. Ja byłam w momencie, w którym proponowano mi rolę, byłam dokładnie, miałam tyle samo do 18-latki, tyleż samo do 55-letniej Michaliny, więc byłam dokładnie po środku. No i to rzeczywiście taka największa jak do tej pory aktorska przygoda mojego życia, która też miała ogromny wpływ na moje życie prywatne i zawodowe. I trochę z tą rolą jest tak, że jak się dotknie takiego absolutu, to znaczy tego, jakie standardy pracy wytyczają producenci, do czego się dochodzi na planie, i jak bardzo może ma się takie poczucie, że się uczestniczy w czymś wyjątkowym. Ten film mi absolutnie rozsmakował i zaostrzył mi apetyt
i nie jest mi teraz czasami do końca lekko, bo ciężko po prostu tym standardom dorównać. No taka rola też nie zdarza się często, ale to rzeczywiście, ja się śmieję, że Michalina mi gdzieś oddycha na karku i jak się wchodzi tak bardzo mocno z butami w czyjeś życie i chce się absolutnie pobudki tej postaci obronić i ją dobrze zrozumieć i też postać, która jest tak ważna i tak wiele zrobiła dla innych, no to trudno, żeby to gdzieś też nie miało wpływu na mnie i na moje życie. No plus po raz kolejny kostium i w tym filmie mamy lata i 30, i 40, i 50, i 60, i 70, i ta podróż w czasie, i ta zmieniająca się Warszawa, i ta moja zmieniająca się bohaterka, i te kostiumy, i charakteryzacja. Nie mam, ciężko mi właściwie o tym filmie mówić, bo też ten film zaowocował jakąś taką bardzo niesamowitą, prywatnie dla mnie ważną sprawą, bardzo wiele prywatnych. Ja mam bliską relację z Marią, z operatorem tego filmu, z Michałem, z producentami tego filmu, Piotrem Woźniakiem, Starakiem Świętej Pamięci i Krzysiem Terejem, że gdzieś to była jakaś taka niesamowita, intensywna przygoda, która trwa i to jest piękne, że do tej pory spotykam się z tym, jak bardzo ten film dużo dał osobom, które ten film zobaczyły i ile się jeszcze dobrego dalej po tej roli dzieje. Rzeczywiście pierwszy raz zagrałam postać, która jest wciąż żywa w pamięci. Wiedziałam, że będę z tego rozliczona, że jest wiele jeszcze osób, które ją pamięta. No bo w przypadku innych postaci, które są historyczne, ale i zostają gdzieś zdjęcia, jakieś wzmianki, jest dużo większa dowolność. Tutaj wiedziałam, że będę rozliczona ze wszystkiego. Ze sposobu ruszania się, z charyzmy, z tembru głosu. I to mi absolutnie naprawdę spędzało sens powiek. Wiele miesięcy przygotowania, się śmieję, że nigdy nie wiadomo, kiedy ta rola wejdzie w człowieka. Pamiętam, że zobaczyłam jakiś taki dokument i Michalina mówiła po prostu o aborcji i mówiła, że co ta dziecina winna i ta dziecina i ta dziecina i ta dziecina i pamiętam, że tak mi nagle ting, że ta dziecina mi tak w głowie zadźwięczało, że zaczęłam to powtarzać i sama się złapałam na tym, że to jest jakiś taki tembr głosu, że coś mi to dało. Później profesor Izdebski, wieloletni przyjaciel uczeń, który opowiadał mi też anegdotę, jak pytał się, dlaczego Michalina już w bardzo wtedy zaawansowanym wieku dzwoni. To było początek komórek i że przecież sobie nabija impulsy. Ona mówi, ty mi nie będziesz przyjaźni na pieniądze przeliczał. I to mi też tak weszło w głowę, że pamiętam, że te dwa zdania spowodowały jakby, że się uczepiłam tego. I gdzieś, to jest też niesamowite, co da kostium, że ja wiedziałam, że ja nie mogę mieć sukienek, że muszę mieć spodnie, we wszystkie spodnie były wszywane kieszenie i ja się właściwie na te spodnie uparłam, bo początkowo to miała być taka kobieta kwiat, trochę jak Maryla Rodowicz, ale ja się absolutnie położyłam rejtanem, że to nie jest w ogóle Michalina i to nie będzie moja bohaterka. I co ciekawe, pamiętam, że przyszłam na jakąś przemiarkę kostiumu i jakoś tak ciągle nie mogłam tego w ciele znaleźć, a uważam, że starość to jest najbardziej postawa i to jak się chodzi, czyli żeby się pozbyć takiego młodego i energicznego chodu. I pamiętam, leżała taka sterta torebek i ja nagle tak patrzę, leży jakaś taka torebka. Ja ją wyciągam, mówię, co to jest? No mówię, a nie wiem, to gdzieś na statyki. Ja mówię, biorę. Założyłam to na ramię i jakby to chodzenie z tą torebką, przekrzywione ramię, które później mi moja rehabilitantka odkręcała przez 2-3 miesiące, weszło mi tak w postać Michaliny, że tak ta torebka po prostu. I pamiętam, że się z nią nie rozstawałam absolutnie i we wszystkich scenach była ta torebka. Więc też to jest zabawne, gdzie w którymś momencie coś pomoże albo gdzie się coś pojawi. No, to są takie właśnie te dwa zdania i ta torebka, która mi dała takie po prostu charakterystyczny chód Michaliny, więc to są takie rzeczy, takie absolutnie magiczne, gdzie nie wiadomo gdzie, kto, kiedy, z jakiego kąta, przy bardzo wielomiesięcznych przygotowaniach, gdzie coś się znajdzie albo gdzie się coś takiego objawi. No, w moim przypadku torebka i dwa zdania były początkiem wszystkiego w tej roli dla mnie. Maria Piłsudska. Tak się śmieję, już nie mogę używać tego słowa, bo naprawdę ile można mówić, że ja mam szczęście do podmiotowych bohaterek, ale taka jest prawda, że taka kobieta petarda i jak się trochę o niej poczyta, a nie wstydzę się przyznać, że miałam średnią wiedzę na temat tego, kim była Maria, to cieszę się, że ten film dał choć w minimalnym stopniu taką szansę, żeby przybliżyć w ogóle te kobiety życia marszałka, które miały tak ogromne znaczenie dla historii. No, jeżeli chodzi o Marię, to jest też niesamowite, że w tamtych czasach mało było takich jednostek, takich kobiet z jajami, którą absolutnie marszałek przyćmił. To znaczy, gdyby pewnie nie te czasy, to mogłaby dojść do bardzo wielu rzeczy, co by nie powiedzieć, mogła być nawet dużo lepszym politykiem od niego. Brała udział w organizacji zamachu na cara, prowadziła salon, w którym każdy się zabijał, żeby bywać. Bardzo się liczono z jej zdaniem. Sama po studiach medycznych, mówiąca w kilku językach, obracająca się w kręgu największych buntowników, wielu, bardzo wielu polityków, działaczy zasięgało jej rady. I gdzieś w momencie, kiedy się poznali z Piłsudskim,
to ona była mózgiem, on był człowiekiem mocno steranym życiem, który wiedział tylko tyle, że chce działać. I ona z racji tego pewnie, że wiedziała, że mężczyzna ma ku temu większe szanse, zaczęła go jakoś lepić i ubierać w swoje poglądy. Więc no kto wie, gdyby jakby się to potoczyło, gdyby czasy były trochę inne. To jest też niesamowite, że ja do każdej roli podchodzę zupełnie inaczej. Są też role, do których zdecydowanie absolutnie się nie chcę przygotować. Tak też było w przypadku Marii, gdzie tak naprawdę wiedziałam, że kostium, charakteryzacja, kontekst zrobią ze mnie Marię Piłsudską i osadzenie w takich, a nie w innych czasach. Też w tym filmie jestem postarzana, więc to też swoje zrobiło. Natomiast w tej opowieści, która się też dzieje przez lata, natomiast mi najbardziej jakby zależało na tym, żeby oddać emocjonalność i charakter tej postaci, w tym, umówmy się szczerze, dość kameralnym charakterze, który mam, bo jest to męskie kino. Natomiast ja gdzieś bogata o te anegdoty, pamiętam, że męczyłam reżysera, ale spotkałam się z podatnym gruntem, żeby jak najwięcej po prostu, nawet małymi zdaniami, jednym słowem, ale właśnie wsadzić tego, co mi dał ten research i historia, żeby jak najbardziej sprzedać tych informacji o tym, kim była. Bo wiedziałam, że to też bardzo będzie pracować na głównego bohatera, bo to po prostu nie była zwykła żona. Borysa znam zdecydowanie przez większą część swojego życia, niż go nie znam. Byliśmy na równoległych rocznikach w szkole teatralnej, ja w Krakowie, on w Warszawie. I ostatnio te ścieżki zawodowe nam się ciągle jakoś przeplatają, ciągle się spotykamy. Teraz za chwilę w grudniu będziemy mieli wspólnie premierę na scenie w Polonii w reżyserii Iwana Wyrypajewa, spektakl Słoneczna linia. Więc myślę, że to jest też coś, co bardzo pracuje na relacje i coś, co powoduje, że jeżeli relacja jest gęsta od emocji i opiera się na pewnego rodzaju relacji przyjacielsko, takiej zawadiackiej, tak jak w przypadku Marii i Ziuka, bo tak Maria nazywała marszałka, to jest to coś, co bardzo pomaga i bardzo, bardzo pracuje. Jest w tym filmie coś bardzo nowoczesnego, to znaczy nie potrafię jeszcze tego powiedzieć, ale jest coś w sposobie narracji, w pokazywaniu tej historii bardzo współczesnego i grany ten film jest bardzo współcześnie i naprawdę ci bohaterowie mimo dużego dramatu momentami bawią i rozśmieszają przynajmniej ich podejście do życia i dialogi, więc mam nadzieję, że to jest też coś, co trafi do młodszego widza, bo zakładam, że starsi odrobili z tego lekcję, ale mnie się podoba jakaś taka bardzo nowoczesna odsłona tego filmu.